chciał się modlić o celniku i o faryzeuszu. Znamy te Ewangelii. Wiemy, że jeden odszedł usprawiedliwiony, a drugi nie. Faryzeusz nie został usprawiedliwiony przez to, że był egocentrykiem, że właściwie mówił o sobie, a nie kierował myśli do Pana Boga. Grzesznik, ten, który zwany był celnikiem, po prostu przyszedł pomodlić się i jego, można powiedzieć, dotknął promień łaski Bożej. Było to tak, jak często jest na mszy. Myśmy się przyzwyczaili do Eucharystii, ale zauważmy, że na mszy świętej najpierw stajemy w prawdzie, przepraszamy Boga za nasze grzechy. Potem w hymnie Chwała na wysokości uwielbiamy Go. Następnie, kiedy jest modlitwa wiernych, są pewne prośby, a dalej jest dziękczynienie. I właściwie ta msza święta pokazuje nam, jak powinna wyglądać modlitwa. Ten celnik uczy nas również tego uczciwego podejścia do siebie. Pan nie ma względu na osoby, usłyszymy w pierwszym czytaniu z księgi proroka Syracha. To nie od bogactwa i nie tylko od wypełniania dobrych uczynków zależy nasze zbawienie, ale od nawrócenia serca, od tego, co kochamy. A nawrócić serce nie jest łatwo. Pycha, którą zgrzeszył faryzeusz, ma różne oblicza i wciska się na różne sposoby w nasze życie. Dlatego dzisiejsza Ewangelia w sposób spokojny, ale jednak dosadny i dobitny przypomina nam o tym, kto jest sprawiedliwy w oczach Boga. Ona wiąże się też z tą przypowieścią o kobiecie, która przyszła do sędziego. Święty Łukasz zestawia nam nieraz takie niedługie przypowieści, aby przekazać pewną myśl. Ta myśl dzisiaj uczy nas pewnej pokory i życia w pokoju.